piątek. W okolicznościach przyrody. Witam dzień. Front row seat, że tak powiem. Może czerwono. I nasz stolik. Bliżej być już nie może. Na śniadanka mamy generalnie dla mnie nic nie mamy. Ani Continental, ani English, ani American, ani Egyptian. No generalnie nic mi nie smakuje. W związku z czym z reguły przynoszę swoje rzeczy na śniadanie, ale czasami, ale z reguły pojedyncze. A tutaj muszę mieć tak. Własny sok, bo tu mają ochydę jakąś. Własny serek. I własne pieczywo, bo też jest ohydne. Więc generalnie przychodzę na śniadanie z własnym śniadaniem. Restauracyjka przyhotelowa. A tam jest hotel. Tu jest hotel. A tu jest morze. Obejrzmy jeszcze co tu ciekawego. Tak wygląda zabudowania brzegów Daha na całej długości wybrzeża. Restauracja obok restauracji, hotel obok hotelu. Plaży to tu nie ma. Nie przyjeżdża przeszerzowanie, na nurkowanie. A rafy, proszę Państwa, są. No i dzisiaj nadal nie mogę się przyzwyczaić, czy budzę się i nie ma ani jednej chmury. No to jest nie ma. Za to jest słowo gorące. Koty, wszędzie koty. Po śniadanku. Idziemy się naszykować na nurkowanie. Ogarnąć trochę i za ile mamy? Przepraszam, za godzinę? A z basenu mamy. Tak, daleko to. Będziesz tu siedział? Do pokoju. Będziesz siedział? Tu? Gdzieś tu. Kasza skromna. Jedno łóżko. Dubeczka. Szafa. I łazieneczka. Łazieneczka jest najgorsza, bo ma zerwaną kurtynę. Pod prysznicem i w ogóle jest tak mała, że aż ciężko wejść. Ale woda jest ciepła za to. No i mamy widok z pokoju prosto na basen. Idziemy. Proszę pani, proszę pana, droga czas. Koniec. Tak jest, trzeba się znowu męczyć. Ależ dzisiaj morze sfalowane. A wiesz, że jeszcze nie byliśmy w tamtą stronę nigdy się przejść? Czekaj, mam coś obiektyw trudne. Koszulko. A, od razu lepiej. Przejdziemy się może któregoś dnia. Hello. Fine, thanks. Yes. Sleep well? Yes. Yeah. Oh, I believe that. Yeah. I think this is at 9:30. Oh. But already now? Yeah. So where are we going today? Today we're going south to Wadi Gnai. It's the area that we passed with the boat. Oh yeah, you mentioned that yesterday. So we'll take our equipment. And is there anything like by water or something? Absolutely, yes. Okay. There's a we didn't know, so there's a few restaurants there. Oh, so we will sit there. The same thing as the lighthouse. It's just a little bit more remote. Remote. No to może, rustic. No to może zostawimy. Nature. More nature. Okay. I like south. Yeah, yeah, me too. Yeah. It's a nice place to sit, you will see. It, so. Okay. Sort of similar, it's a little bit the same principle as the lighthouse. You have like a bay area. Uh-huh. And then you have different dive sites there. Great. So we will do the navigation. Yay! It's okay. No problem. No problem. I did free. I didn't. I
Don't worry, I will explain everything. How I the mean, compass I, works. I was trying to read it when you were at home, because we're preparing. Mm-hmm. I mean, we have this book in Polish, but I don't know. I was trying to figure out how to work with compass. It's not difficult. I will show you again. Don't worry. You swim this way and then you turn around and you check to. Yes. Yeah. No, first you change. Yeah. And then you turn around. Yeah. And there you go. So easy. Easy. No, a good explanation. You will do it. It's okay. Many people are a bit nervous about the navigation, but actually you see it's not so difficult. You want to do it first, or do you want to do it second time? So we will do one today for the course, and then we will do one fun. Yes, it's better to do first the course and then fun. As you like. So we will do that. Okay. Okay. So then let's prepare our box. Sure. Okay. Zaczęliśmy wczoraj. Zaczęliśmy dwie obok siebie. Ja zapierałem swoją tylko na górną. Czy to jest moja? No, tutaj jest taka ze szkoły magazyn, powiedzmy. Każdy ma swój numer i swój box. Z tej strony wiszą kamizelki. Tu są maty, które rozkładają na piachu, na których potem siedzimy. Ja mam 25. 25 mam skrzynka. Ważniki. Głupio powiedziane. Potem tu myjemy, jedno jest do butów, jedno do kamizelek, jedno do regulatorów, tam są pianki, to każdy ma swój numer, ja jestem 25, tutaj pani się szykuje, moja jest która? Nie, moja jest ta, bo ja na lewą stronę zostawiłem. Taki sprytny jestem, żebym wiedział, która. Dużo moja... osób zostawiło na lewej stronie. No może nie odkryłem Ameryki, ty? On the second dive yesterday was fine. And the first one a little bit foggy, but. Well, you can use it again if you like. Yeah. But that was fine. Start time 13:06. Yes. Mm-hmm. End time 13:54. Then yesterday, the 2nd of November, the first location Gabr, G A B R. Then EL, always very important too. I have problems with counting. So. Don't worry, I will count. I will all count for you. Okay, so let's start again. Try again. Trzeba mieć liczyć, dodawać, dzielować.
skończyliśmy nurkowanie nawigacyjne. Teraz przerwa, a zobaczcie jak to wygląda. Cała taka stada, powiedzmy. Jedna obok drugich takich chat, gdzie poszczególne szkoły nurkowe się przyjmują. Wszyscy przyjeżdżają kabami, zajmują się Cabañas, to się nazywało na Filipinach. Nie wiem jak się nazywa tutaj. Takie szałasy, powiedzmy. Każdy rozkłada swoją taki kielinik, matę w koszykach. Trzyma staw. No. Jedna po drugiej. Kolejna. Przejeżdżają pick-upkami. W głębi. Restauracje, toalety. Egyptian style. Diving Egyptian style. Plaża. Plaża taka. Sobie. Trochę zaśmucona. Ach, trochę gorący piasek. Właśnie tu powinno w butach lepiej chodzić, a nie tak jak ja boso. Trochę białasów, trochę miejscowych. O. Też na snorkling niektórzy przyjeżdżają. Nie wszyscy na nurkowanie, ale większość zdecydowanie nurkowanie. Oh, maybe after diving. Now we're diving. Dolphin. We're diving. Okay. I do become a dolphin. Oh, maybe, yeah. You're going with cameras around the beach, or? Okay, see, no problem. Beach, or? Maybe. Yeah. How much? I don't know. I have to ask our diver. See, don't go by dolphin. Yeah. Don't go by dolphin. Maybe, yes. I did. Number 10, okay? Okay. Dope, okay? We'll see, thank you.